Prawdziwy chleb to prawdziwy unikat, tak naprawdę, w dzisiejszych czasach. Dostanie normalnie porządnego chleba poza znajomą babcią ze wsi jest właściwie niemożliwe. No chyba, że jesteśmy w Krystalu, gdzie można taki chleb robiony tradycyjnym, klasycznym sposobem, bez żadnych dodatków, bez żadnych polepszaczy, bez czegokolwiek innego zrobić. Jeśli ja tego nie zrobię, wszystko zrobi to pan Ireneusz, a ja będę się tylko przyglądał, opierając ręce na tej dzieży, czyli na starodawnym, ale jeszcze wykorzystywanym naczyniu do przygotowania zaczynu. Do przygotowania zaczynu, tak. Co jest nam potrzebne, żeby zrobić chleb? Zakwas żytni, w którego skład wchodzi mąka żytnia i woda, drożdże, pestki dyni, siemię, słonecznik, mąka żytnia, mąka pszenna chlebowa i mąka razowa żytnia oraz woda. Do wody wkładamy zakwas, około 1 deka drożdży i mieszamy to wszystko, żeby nam się rozpuściło. Patrzycie Państwo na prawdziwego fachowca, bo pan Ireneusz jest z wykształcenia piekarzem. Tak. Ogólnie miłośnikiem gastronomii. Grunt to w życiu robić to, co się naprawdę to, co się lubi, tak. Lubi robić, bo tylko wtedy może nam wyjść coś naprawdę fajnego. Ja tak patrząc, jak pan to robi, mam takie wrażenie, że taka pozostałość z dziecinnych zabaw, kiedy to bawiliśmy się w błocie. Niektórzy z tego wyrastają, innym to zostaje. Zostaje, tak. Następnie wlewam do tej dzieży. Dolewam wody letniej. Następnie dokładam ziarna siemienia. Jaka jest rola tych ziaren w chlebie? One generalnie mają błonnik, tak? Czyli poprawiam trochę pracę jelit. Pracę no jelit. I oczywiście no, na smak wpływają. Na smak, tak. Pestki dyni. Ziarno słonecznika. Mąkę żytnią jasną. To mniej więcej jednakowych proporcji się trzymamy, tak? Tak, mąki żytnia razową. Dodamy więcej, jak on będzie ciemny. Niech on dobrze się kwasi. I mąkę pszenną chlebową. Niech zgadnę, teraz to będziemy mieszać. Teraz to będziemy mieszać w zależności najprzyjemniejsza od tego, jeszcze może dosypiemy mąki, albo nie dosypiemy. Zależy od tego, jaką będziemy mieć konsystencję. Tak, jaką będziemy mieć konsystencję. To jest efekt doświadczenia, które się nabywa z czasem, albo które się w ogóle ma. Zgaduję, że jak wszystko inne, co dobre, to będzie nam troszkę dojrzewało. Jak długo ten zaczyn musi do siebie dochodzić? On zwiększy objętość? Tak, on nam będzie wyrastał około 12 godzin. 12 godzin. Około 12 godzin. No to trochę czasu przed nami. Może kwas chlebowy byśmy wypili, jeżeli jesteśmy w tym klimacie. Wczorajszego zakwasu wyrósł nam piękny zaczyn. On jeszcze tutaj zresztą pracuje, widać takie fajne, fajne bąbelki. Dojrzewa sobie do końca. Dosypujemy teraz do niego pozostałe rzeczy, które są konieczne, składniki, które są konieczne do tego, żeby wreszcie powstał jakiś fajny chleb. Co dodajemy do tego? Drożdże rozpuszczone. Sól. I mąka. To jest jaka mąka? Mąka chlebowa, ciemna, pszenna. Może mi pan sypać, ja będę mieszał. I to ciasto, które teraz wyrabiamy, ono będzie po prostu jeszcze przez chwilę dojrzewać, tak? Tak. W piecu jak długo będzie nam to się działo?
W zależności jaki będzie duży chleb. Będziemy mieć duży chleb i będziemy mieć parę mniejszych. Te mniejsze wyciągniemy wcześniej, a ten duży będzie się dłużej dopiekał. Duży chleb to znaczy? 3 kilo? 4? O, około 5-6 kilogramów. A małe to takie skromne bocheneczki po 2 kilogramy. Tak. Nie, takie małe to będą takie skromne kiloweczki. Dzieża pełna niespodzianek, zobaczmy co w niej jest. A w niej rewelacja. Piękne ciasto chlebowe, wyrośnięte kapitalnie. Widać wyraźnie tutaj te wszystkie ziarna, które dodawaliśmy. Tak. Znakomicie pachnie. Pachnie takim świeżym, ożywczym zapachem. Coś fantastycznego. Jak kręcilibyśmy w 5D, to byście to Państwo mogli poczuć. A jak nie, to jedynie łaska Pana Ireneusza może kiedyś Wam na to pozwoli. Ciasto dojrzewało pół godziny. I tak. Teraz właściwie zostało wyrobienie i uformowanie. Do tych foremek, które tu mamy, wkładamy ciasto, piec i za chwilę będziemy mieć pyszny chleb. To znaczy za chwilę przysłowiową, bo zajmie nam to zapewne trochę czasu.